Pojazd nie zatrzymał się do kontroli. Ulica Zakładowa skręca w las w stronę C, w prawo. Policyjny pościg za naćpanym 38-latkiem w BMW. 27 stycznia 2023 roku policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi prowadzili na ulicy Zakładowej kontrolę pod kątem jazdy na podwójnym gazie. Około godziny 21.15 mundurowi zauważyli BMW, które poruszało się slalomem. Policjanci postanowili sprawdzić powód dziwnego zachowania kierowcy i dali mu sygnał do zatrzymania. Ten jednak nie zareagował, tylko przyspieszył i zaczął uciekać. Stróże prawa zdecydowali się zatrzymać BMW. Funkcjonariusze ruszyli za uciekającym pojazdem, włączając sygnały świetlne i dźwiękowe. W międzyczasie powiadomili o całej sytuacji dyżurnego miasta. Kierowca nie reagował na podawane przez mundurowych sygnały nakazujące zatrzymanie auta. Cały czas przyspieszając, uciekał ulicami miasta. Będąc na ulicy Blocha, nie widząc już możliwości dalszej jazdy, 38-latek postanowił kontynuować ucieczkę pieszo. Nie zniechęciło to policjantów, którzy pobiegli za mężczyzną. Pościg nie trwał długo, mężczyzna został zatrzymany. Policjanci bardzo szybko wyjaśnili powód ucieczki. W policyjnych bazach danych dotarli do informacji, że 38-latek jest recydywistą i od kwietnia 2022 roku ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów, a dodatkowo jest poszukiwany przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności za wcześniej popełnione przestępstwa. W trakcie badania na zawartość środków odurzających wyszło na jaw, że mężczyzna jest pod wpływem amfetaminy. Mężczyzna tłumaczył policjantom powód ucieczki tym, że wiedział, iż jest poszukiwany i chciał uniknąć odsiadki. 38-latek usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej, jazdy pod wpływem środków odurzających oraz złamania zakazu prowadzenia pojazdów. Te przestępstwa zagrożone są karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności oraz dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów. Zgodnie z nakazem sądu mężczyzna za wcześniejsze przestępstwa trafił do zakładu karnego. Stój! Odwracaj się! Odwracaj się! Wstawaj! Piłeś coś? Nie. Nie masz prawa jazdy. Nie.